Chciałam bardzo polecić dwie książki. Do jednej z nich wróciłam po latach z powodu tegorocznej Nagrody Nobla. Jest to książka Moyena, Obfite piersi, szerokie biodra. Powieść, po której lekturze pomyślałam sobie, czy Moyen przypadkiem nie jest kobietą, bo ma tyle empatii dla losów kobiet w historii Chin dwudziestowiecznej. I jest tak nieoczywisty w opisywaniu świata wrogów i przyjaciół. Przy tym ma tak niesłychany rozmach epicki, że ja bym sobie życzyła takiego epika w XIX-wiecznym stylu, dzisiaj żyjącego w Polsce, który by z podobnym rozmachem umiał opisywać to, co się przytrafiło społeczeństwu polskiemu w XX wieku, tworząc żywe, prawdziwe, wspaniałe postaci. A drugą książkę, którą chciałam polecić i którą podczytuję w wolnych chwilach, a tych chwil jest w życiu wydawcy mało, to jest książka wydana przez wydawnictwo Rebis, napisana przez angielską autorkę Janet Winterson. Książka nosi tytuł Po co być szczęśliwym, czy dlaczego być szczęśliwym, jeśli można być normalnym, albo jeśli jest się normalnym. I to jest książka, w której autorka opowiada o swoim życiu i o tym, jak stawała się pisarką w sposób niesłychanie samoświadomy, niesłychanie szczery i dla mnie jest to przekaz szalenie mocny, ponieważ pracuję dużo i spotykam często autorów i wiem, jaki to jest wysiłek dla nich pisać i bardzo często przetwarzać doświadczenie własne życiowe albo odsuwać to doświadczenie życiowe, żeby być czystym, przezroczystym, neutralnym, tak jak to Gustave Flaubert w swoich listach pisał, że jego nie ma w tym, co pisze i on doskonali się w tym, żeby nic z niego, Gustava Flauberta, z jego fizyczności, psychiki nie przeciekło do jego książek, to wtedy one będą doskonałe. Jemu to się udało. Tak Janet Winterson robi coś wręcz przeciwnego. Dokonuje jakiejś wielkiej autopsychoterapii, pisząc wspaniałe książki i fantastycznie o tym opowiada, dając jednocześnie obraz biednej Anglii lat 60. i 70., no dla mnie wstrząsające i prawdziwe.